Panowie, jestem już zmęczony, nie mam już siły i nie chce mi się tego robić. Ale nasz tato jest inny. On się nigdy nie męczy i zawsze ma siłę, aby być z tobą i ze mną. Zapraszamy na odcinek Exoshotów. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Wiecie, zauważam wśród osób wierzących taką dziwną tendencję, że chcą przychodzić do Pana Boga tylko jak są w formie. Dzisiaj Pan Bóg mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Może się czasem zdarzyć, że faktycznie jesteś utrudzony ciężarem, czasem upadasz i myślisz sobie, jak się pozbieram, to przyjdę do Pana Boga, jak będę w formie. Wiecie, to jest dla mnie taka dziwna sytuacja, jakbym na przykład jako osoba chora chciał powiedzieć, dopiero jak wyzdrowieję, wtedy pójdę do lekarza i powiem, że jest wszystko dobrze. No właśnie nie. Właśnie mamy przychodzić wtedy, kiedy jest nam ciężko. Wtedy właśnie Bóg jest w stanie nam się pokazać jako nasz przyjaciel, bo to właśnie przyjaciół poznaje się w biedzie. Wtedy właśnie, kiedy jest ci ciężko i Bóg ci pomaga, wtedy odczuwasz profity wynikające z wiary. Wtedy cieszysz się, że jesteś osobą wierzącą. Zobacz, że może Bóg chce cię zmęczyć w twoim życiu do takiego momentu, abyś ty już powiedział, nie, ja już nie chcę sam. Ja już nie dam rady, bo to wszystko idzie za szybko, za mocno. I żebyś mógł w końcu dać się wziąć na ramiona, żeby to On cię poniósł. Właśnie, czy potrafisz w swoim życiu nie tylko ja muszę, ja zrobię, ja zadbam, ale Jezu, Ty się tym zajmij. Tobie to chcę oddać. Weź mnie na swoje ramiona i ponieś mnie. Ta Ewangelia ze środy drugiego tygodnia Adwentu jest Ewangelią pięknej nadziei. Może warto tutaj w tym wracać. Zawsze, kiedy jesteś bezsilny, kiedy nie masz ochoty nic robić, a wiesz, że wiele przed Tobą, by nie zmuszać siebie, ale by zobaczyć, co Pan Bóg robi z Tobą, że Pan Bóg Ciebie niesie. I On się nigdy nie męczy tym, że Ciebie niesie, mimo że Ty możesz nieraz czuć zmęczenie, znużenie. Pan Bóg nigdy się nie podda i będzie Ciebie niósł dalej. W naszym seminarium duchownym w Lublinie jest bardzo piękna ikona w centrum prezbiterium Chrystusa Dobrego Pasterza, który niesie krzyż, i jednocześnie niesie owce, tak jakby ta owca była krzyżem. I wszyscy przygotowując się do kapłaństwa przez 6 lat oglądają tę ikonę, codziennie kilka razy na nią patrzą, by właśnie odkryć przede wszystkim Boga, który nas niesie, że to my jesteśmy tym krzyżem, ale Bóg się nie poddaje, ciągle wstaje i idzie. Tak samo nas, Ciebie doniesie do nieba. I jest to piękna nadzieja. Nie poddawaj się, Bóg Ciebie niesie. Wiesz, chcę Ci też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Może się okazać, że faktycznie odczuwasz, tak jak dzisiaj mówiłam Ewangelia, jarzmo. Jarzmo wynikające z naszej wiary. Niektórzy są w stanie nawet powiedzieć, że nasza wiara to jest zespół zakazów i nakazów wrzuconych do jednego worka i podpisanych Jezus. To nieprawda. Ale faktycznie czasem to prawo Boże czasem jest dla nas jak jarzmo. Ale zwróć uwagę, że to właśnie jarzmo jest wielkim spoiwem, zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem. Może się okazać, że właśnie wtedy, kiedy będzie ciężko, to właśnie ta więź, to zespolenie, to jarzmo pociągnie Cię i wyciągnie Cię z tego dołu, w którym jesteś. Dlatego to prawda, czasem wiara od nas wymaga, ale z drugiej strony to, że ona jest obecna w Twoim życiu, będzie Cię bronić. Kiedy będą wyrzuty sumienia, kiedy będziesz sobie zadawał pytanie, czy Twoje życie ma sens, czy idzie w dobrym kierunku. Dlatego nawet jeśli czasem byłoby Ci ciężko, wytrwaj w tym, miej siłę. Bóg ma dla Ciebie czas, ma dla Ciebie plan, no i ma dla Ciebie pokrzepienie. Dobra nowina na dzisiaj. Dla Ciebie jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczna, bo w momencie, kiedy czujesz, że się przewracasz, jest ktoś, kto Cię złapie. Ktoś, kto chce wziąć Cię na ramiona i ponieść.